Siema, jestem Miro, to jest drugi odcinek z Manchester City, kariery Manchester City, oczywiście zdegradowany Manchester City. Między odcinkami wyskautowałem sobie paru zawodników, dokładnie lewych obrońców, czekam na właśnie na wyniki, pewnie będą za parę dni. Przy okazji sobie zmienimy skład. Kurde, tego Otamendiego zostawię trochę zmęczony, ale no jednak overallowo jest przepaść jakby między tymi zawodnikami, więc chyba zostawię go. No bo potrzebujemy lewego obrońcy, bo nasz lewy obrońca jest na poziomie tej ligi, a żeby właśnie spiąć się mega szybko do Championship i do Premier League, to potrzeba kogoś lepszego na pewno. No i super, 2-0, to no jest golem. Więc git. Oczywiście jakiś tam najlepszy zawodnik, który sobie wyskautowałem, to są zawodnicy z wyższej ligi, w sensie z trzeciej ligi angielskiej. Więc no, dobra, mamy tu tego Southampton, w poprzednim odcinku chcieliśmy go przeżyć, ale jest fatalny. No dobra, tu nikogo już nie mamy, też tam skrzydłowych nie chcę. Dobra, tutaj jeszcze ktoś jest. Kurde, 34 lata, 67, no to nie, no bez sensu. Chociaż, dobra, bez sensu, nie, taki zawodnik jest niepotrzebny, on zaraz będzie mieć tyle overalla, ile ten nasz obecny, więc bez sensu w ogóle kogoś takiego brać. Tylko będziemy pensję zabierać, a skończy karierę za sezon 2 i tyle. Dobra, zdejmiemy sobie tutaj Otamendiego, żeby sobie odpoczął. Kurde, ale oni się męczą. Widzę, że to są starzy zawodnicy. Nastri, 40 wytrzymałości. Oni nie zagrają 40 spotkań w sezonie. Oni się tak męczą, że to jest dramat. No ale i tak mamy dobry skład, mimo wszystko. Nawet bez Nastriego i Barego i Otamendiego, to nadal jest solidny skład, nie? Dobra, symulujemy sobie Exeter Town City, przepraszam. No i 4-0. Tak to ma wyglądać właśnie. No, myślę, że będziemy sobie tak mielić te zespoły, bo tutaj raczej oporu nie powinno być. Generalnie w pierwszym odcinku nie wspomniałem o tym, jak będzie wyglądać ta seria, jeśli chodzi o symulowanie i grę. Ja w FIFA nie jestem najlepszy. Ja gram zazwyczaj na klasie światowej, na zawodowcu czasami. Jak mam przerwę, to na zawodowcu, jak nie mam, to na klasie światowej. Więc jakiś mega dobry nie jestem. W online w sumie nigdy nie gram, bo po prostu ja wolę grać karierę. Mnie zawsze kariera będzie interesowała, żeby właśnie zrobić ten swój zespół i tak dalej. Nawet w Football Managerze po prostu właśnie, w sensie w Football Managerze właśnie podoba mi się to po prostu, że po prostu robisz swój zespół. Powiedziałem dwa razy po prostu. Że robisz swój zespół i tworzysz go od zera i tak dalej. Dlatego właśnie futa i tak dalej nie gram. Tylko właśnie kariera, więc na kanale nie będzie Ultimate Team ani niczego innego takiego, będzie tylko i wyłącznie kariera. No może jakieś tam pojedyncze odcinki z jakichś innych rzeczy, nie wiem, po prostu na pewno nie będzie futa. To chyba mogę wam powiedzieć na 100%. Mamy strasznie wąską kadrę, więc przyda nam się kilku juniorów, ale to na spokojnie. Scout już jest wysłany, więc tutaj problemu nie ma, jeszcze lewy obrońca, niedługo przyjdzie jakiś. O kurde, to jest 31 sierpień. No to chyba sobie nie ściągniemy lewego obrońcy. Ale fail. No to trzeba będzie zagrać bez lewego obrońcy, no trudno. Kurde. Dobra, znaczy z lewym obrońcą, ale ze słabym lewym obrońcą. No dobra, trudno, będziemy po prostu grać z tym 63. Ściągniemy sobie kogoś w grudniu. W styczniu, przepraszam, w styczniu okienku. No i tyle, no. 3-1, Tony jest golem. Kurde, ten Tony wydaje mi się, że może być kolejny strzelców nawet tutaj. Dobra, w sumie nie mamy nikogo na sprzedaż. A ten pierwszy dzień zawsze mega długo się robi, więc ja sobie tu skipnę do meczu z Salford City. Chyba City, nie wiem, nie jestem pewien, czy Salford City. To nie ma co tam przewijać tego. Skipniemy sobie tutaj Salford City. O, i właśnie przyszli nam nasi lewi obrońcy, trochę za późno. Dobra, no ten wygląda spoko. Ten nie, ten jest też gorszy, ten jest starszy. O, ten jest fajny. 68 overalla, dosyć młody. O, ten jest jeszcze lepszy, 1 200 000, on jest na wypożyczenie, ale to raczej nie problem. Dobra, ten jest słaby, ten tak samo. No dobra, to mamy już paru zawodników. Jamie Vardy w Juventusie.
86 overalla ma Vardy. O kurde, ja nie wiedziałem, myślę, że on ma z 83-4. No ciekawy transfer, że taki Anglik, Vardy, on raczej by nie odszedł. Mi się wydaje, że taki Vardy to właśnie zostanie w tym Leicester do końca chyba swojej kariery. To może być taka legenda, nie? No tak, właśnie. Czwarta liga angielska nie uwzględnia czegoś takiego, że ktoś pojedzie na zgrupowanie. Więc taki problem, ale no dobra. Trzeba po prostu go walić. Hart z kontuzją, nie wiem na ile, ale... No ale nic nie poradzę. Salford City ma drugie miejsce i 5 punktów mniej. My to będziemy tu naprawdę gnoić po prostu ich z przeproszeniem. Ile? O kurcze! Tego się nie spodziewałem. Serio. Spodziewałem się tutaj wyniku 3-0, a przegraliśmy właśnie 2-1. Tego się nie spodziewałem. Ale no dobra, i tak wygrałem tą ligę. Chociaż spodziewałem się, że my tu naprawdę wyjdziemy nietykalni z tej ligi. Ale to pewnie dlatego, że nie mieliśmy Harta na bramce i nie mieliśmy Otamendiego, więc to takie osłabienia dwa dosyć mocne, więc to pewnie dlatego. No dobra. I tak jesteśmy liderami, więc to nie ma problemu żadnego. Co to jest za zespół? Pierwszy raz go widzę chyba. Skanthorp. Chyba tak się to czyta, ale pewnie i tak popełniłem błąd. Pierwszy raz widzę ten zespół. Dobra. Na pewno będzie trzeba wzmocnić jeszcze skrzydła. To tak teraz patrzę. Mendy. No ale przede wszystkim lewego obrońcy trzeba będzie tutaj kupić lepszego. Ktoś tu nie gra na lewej przypadkiem? Raczej nie. No dobra. Takim składem sobie wyjdziemy. O, Hart sobie zagrasz. Bazunu, jesteś młody i perspektywiczny, ale no... Trochę do Harta ci brakuje mimo wszystko. Ja nigdy jakoś nie byłem wielbicielem Harta, w sensie jakoś nigdy nie doceniałem jego umiejętności, nawet jak miał ten najlepszy swój sezon w City, że nawet w kadrze grał. To jakoś tak nigdy go nie doceniałem mega. No i FIFA chyba teraz też go nie docenia, bo ma 76 overalla. No i 3-0. Kurde. Kto jest królem strzelców? Bo wydaje mi się, że Toney tutaj może walczyć o koronę króla strzelców. No właśnie, 6 bramek razem z Pope'em. Ale tutaj reszta też jest blisko. Mamy jeszcze Boyda, to jest pomocnik środkowy nasz. 68 overalla chyba, to pamiętam. Więc git. Dionku nam się wyszkolił, super. Szkoda, że twarzy nie ma, serio. Nie lubię grać z zawodnikami bez twarzy, tak samo Doyle. Dobra, to jest Walsall chyba, nie? Tak, coś tam kojarzę jeszcze z poprzednich FIF, bo generalnie w tej FIFie nie grałem ze zespołem z czwartej ligi angielskiej, ani z żadnej. Zawsze sobie odpalam właśnie Carragher z czwartej ligi. Dobra, kogo my tu mamy? 150 tysięcy wartość, więc overall będzie niski. Ten tak samo. Tego nie biorę, tego też. Zawsze patrzę na potencjał, na wartość i na overalla, ale to na razie słabo. 50 tysięcy. Zanim taki ktoś się wyszkodzi do 94 punktów oceny, no to tu będzie trzeba długo czekać, więc nawet nie biorę takich. I to jest właśnie minus tego, że mamy mega stary skład. Oni są tacy zmęczeni po kilku spotkaniach. No Hart wiadomo, on miał kontuzję, nie? Ale reszta... Reszta to jest dramat. Ale i tak powinniśmy to wygrać chyba. Walsall. No ostatnie spotkanie to porażka, wcześniej zwycięstwo i remis. Myślę, że to powinniśmy wygrać. 3-1. Toney bez gola. Szkoda. Bo on tutaj walczy o koronę klasy strzelców, więc myślę, że... Mógłby się bardziej postarać. Już go przegonili i dogonili. Wieści z Ligi Europy. Super, naprawdę nam się przydadzą. Do Ligi Europy trochę nam brakuje jakichś, nie wiem, 5 sezonów obstawiam? 6 może? No 6 raczej, 5 nie. To nawet nie wiem, czy dojdziemy w tej serii. Do 6 sezonów. Postaram się. Dobra, no. W ogóle ciężko wzmacniać ten zespół, ponieważ mamy zawodników 85, 80, 76, 74, mamy Nasriego. I tak naprawdę kogo kupić do tego zespołu, bo kupowanie zawodników, co mają 65 overalla jest trochę takie, myślę, bezużyteczne. Ale patrząc na ogólny poziom naszego zespołu, to
chyba najbardziej realistycznym byłoby ściąganie takich zawodników 65, ale wydaje mi się, że będziemy ściągać takich koło 70, takich wiecie, 68, 70, o, Toney z golem, super, zwycięstwo 3-0. Myślę, że właśnie będziemy ściągać takich w stylu 70, 69, 68, coś takiego. Barry, nie maruj, byłeś taki zmęczony, tak mi się wydaje. Trzeba ich tutaj pochwalić. Nikt się nie wyszkolił, trudno. Lecimy dalej. Ale szkoda tej porażki z Salford w ogóle, bo myślałem, że będziemy tutaj wygrywać z każdym, a tym bardziej u siebie, bo to spotkanie było u siebie. Przegraliśmy z Salford, także to jest słabe. Dobra, tak będziemy grać też skład, lecimy dalej. Myślę, że możemy sobie zagrać to spotkanie. W tym odcinku nawet, bo tak powinien będę grać sobie co dwa odcinki, to jakiś meczek się pojawi. A to jakiś na wyjeździe, o 4-0, to jest dwie bramki, super. Boyd tak samo, Boyd też tam walczy chyba, on jest też wysoko, nie? No właśnie, 7 bramek, Toney ma 9, kurde, Toney odskoczył, super. Oj, Bazunu się wyszkolił, no jeszcze trochę i ten gość będzie mieć, kurde, 70 overalla. Ja bym się dziwił, bo on do tego sezonu doszedł do 70, on chyba ma wysoki potencjał w ogóle, patrząc na jego wiek i na jego overall. To może do 80 się rozwijać. Dobra, kogo my tu mamy? Ten ma słaby potencjał. Ten też ma w sumie słaby, bo on od 68 do 60. Dobra, no weźmiemy go, no właściwie on jest na podobnym poziomie jak reszta składu, więc nie siedzi o potencjał i overall w sumie podobnie. Weźmiemy sobie go. Będzie takim rezerwowym po prostu ostatnim. Będziemy go szkolić, może coś z niego wyjdzie. Dobra, skład jest git, zostawimy jak jest. Port Whale, które nie mają miejsca. 8. Mecz na wyjeździe. A zobaczcie sobie w kalendarzu, jak będzie wyglądać, jak będzie wyglądać nasz kalendarz. Kogo my tu mamy? Mamy Bradford, Colchester. Nie, to wydaje mi się, że zagramy ten meczyk. Wydaje mi się, że zagramy ten mecz. Po prostu. Ale to chyba ściągnę tego Barego. No, ściągnę Barego, bo on się szybko męczy. I fatalnie się nim pewnie gra, bo ma 31 tempa. Zresztą jak większość na tych zawodników za Baleta tak samo. Nasri. Przecież Nasri na pomocy nie będzie taki zły. Dobra. Gramy sobie z Port Vale. Port Vale albo Port Vale? W sumie nie wiem. Chyba Vale, bo V się przez W czyta. Nie wiem. Co to jest za w ogóle za koszulka? Pierwszy raz ją widzę, ale pasuje do tej ligi, więc w sumie to będziemy ją grać, bo pasuje do czwartej ligi. Ale to jest chyba jakaś stara. Jakaś taka. Wiecie, sprzed kilku lat. Zagramy sobie na klasie światowej. Nie wiem jak to wyjdzie, bo słabymi zespołami gra się ciężej. Ja w sumie w FIFA dawno nie grałem jakieś. Nie wiem, 2 tygodnie, więc to. Może to nie jest dawno, ale no. Ale 2 tygodnie to jednak trochę czasu jest. Zobaczymy. Klasa światowa, całym zespołem. Ja zazwyczaj gram na klasie światowej, ale lepszymi zespołami, więc na pewno jest łatwiej. No, pięknie. Jakbyś tak Toney zrobił na meczu, to w następnym spotkaniu i 20 następnych byś się nie pojawił. Dobra, zobaczymy. Gramy Sport Vale. Nie wiem, czy komentarz się będzie zagłośnia, więc na wszelki wypadek ściszę sobie go trochę. To są chyba jakieś derby, bo mamy tu takie przedstawienie początkowe, więc wydaje mi się, że to może być jakiś ważny mecz w rzeczywistości. Znaczy, w rzeczywistości, w sensie, to nie byłby ważny mecz w rzeczywistości, bo City to nigdy się z takim zespołem nie zmierzy, ale chyba, że w pucharze. Ale może są z tego samego miasta, może Port Vale jest z Manchesteru, nie wiem. Może, nie znam, chociaż nie wiem. Dobra, ściszymy sobie to w sumie. Do 2, bo nie wiem czy za głośno nie będzie. Komentarz, żeby na dobrze było głosować. Przecież nie, no Portfel chyba nie jest z Manchesteru. Nie wiem w sumie, no może być, albo gdzieś tam blisko, nie wiem. Nie wiem czemu przedstawienie było to początkowe takie. I kto ma taką fryzurę tam? Boyd, ale gość ma fryz w ogóle. Będzie taki mega rozpoznawalny. Będę wiedział kim gram. Dembele z 10. Tutaj numery sobie ogarnę przynajmniej. Dziś na trybunach naprawdę gorąca atmosfera. O kurde, strzał, ale nie no, nie mam problemu z takim czymś. No jeszcze hard to wyjmie połowę strzałów, które pójdą. No mam nadzieję na wygraną, bo w sumie
bardzo trudne. Gram po to, żeby wygrać, nie? Tak to mogłem sobie przesymulować, bo nie byśmy grali symulując. Ale wyjął tam nam. Będzie dzisiaj straszyła bramkarza gospodarzy. Pewnie nie raz zagrożą bramce. Cała formacja defensywna miejscowych musi zagrać na 100, a nawet 200%. Jedyny minus tych zawodników, co mają wysokiego overall, to mimo wszystko tempo, bo taki Barry najszybszy nie jest, chociaż nie gra. Zabaleta tak samo, Nasri też nie jest szybki, a na skrzydle teoretycznie może grać i pewnie zdarzy mu się nieraz zagrać na skrzydle u mnie. Więc to jest taki największy minus, bo na symulacjach są dosyć dobrzy, ale kurde, ale fatalne podanie. Zabierzcie mu tą piłkę i lecimy, dobrze, Massey, Lindsay. Dawaj do Toneya, dobrze, dobra piła. Teraz Boyd. Boyd, ale podawałem, ale ty masz reakcję, gościu, zepsutą jakąś. Dobra, Nasri. Dembele. Mam nadzieję, że nie będzie takiej kontuzji agendy jak Usman Dembele z Barcelony. Dobrze, Toney. Ale Toney to jest taki byk, ale kurde, w ślizg go nie mają jakieś takie, nie wiem. Wszystko mi wyciągają spod nogi. A już to dobrze wyglądało w miarę. Boże, Massey, ale ty jesteś fatalny, nie? Jak kucharczyk po prostu. Biegać nie potrafi, jest stary, overall ma 63. Ja nie wiem, co ty w ogóle robisz w Manchesterze City, gościu. Masakra, gość jest najgorszym zawodnikiem tutaj pod względem wszystkiego. Chyba, że ja jestem gorszy, w sumie zawodnikiem FIFA mogę być gorszym, to jest możliwe. No ale tym gościem się nie da biegać. Dobrze, teraz zagrał Toney, wystawia i pięknie, mamy 1-0, asysta Toneya, nie wiem kto strzał, chyba ten drugi skrzydłowy. Ale pięknie, kto to jest? Ogbin. No i git, mamy 1-0, pięknie tutaj zagrał Toney, wystawił mu, bramkarz trochę zepsuł, myślę, że nawet trochę bardzo, bo to był spokojnie strzał do wyjęcia, piłka mu chyba między nogami poleciała, więc w ogóle... Nieźle. Ale mamy 1-0, Manchester City no, pokazuje, kto tu gra w Premier League. Znaczy grał. Kurczę, ale wyobraźcie sobie, że jesteście z takim zawodnikiem jakiegoś Port Vale albo innego Macclesfield i nagle do waszej ligi przychodzi sobie Manchester City. To jest w ogóle, nie wiem, nie do wyobrażenia w ogóle, że wiecie, no wiadomo, że taki zespół byłby bez żadnych zawodników dobrych, no ale mimo wszystko gra z Manchesterem City, będąc zawodnikiem jakiegoś Port Vale albo, nie wiem, innego Forest Green, czy cokolwiek, no to... To byłoby chyba fajne doświadczenie. Tak mi się wydaje. No a tym bardziej teraz jak u nas mamy takich zawodników jak Nasri, jak Fernandinho, jak Otamendi, Zabaleta, Barry, no to tym bardziej dla takiego zawodnika Port Vale to byłoby coś ciekawego. Znaczy ogółem nie portfel, ogółem tych słabszych zespołów z tej ligi. Teraz Toney. Nie chciałem do tego polecieć, ale dobra. Nie wiem co się teraz stało, ale Nasri ma setkę. Piłka się gdzieś odbiła, spalony. Kurde, ale co to w ogóle było? Ja chciałem podawać do kogoś innego. Piłka gdzieś się odbiła. I poszło gdzieś, kurde, do Nasriego. Szkoda, że Nasri się tak ustawił słabo. On nie spodziewał się na pewno takiej piłki. A ja się nie spodziewałem, że w ogóle też tam poleci, więc no. No, jakby 2-0 było, byłoby nieźle. Oj, Otamendi. Fatalnie. A to jest ten Pope, który ma tak dużo bramek, przynajmniej miał. On tam z tym Toneyem rywalizował na początku, nie wiem czy nadal. Miał 6 bramek, więc... Toney. Kurde, widzę, że tutaj Port Vale to trener ich pokazuje jak w ślizgi robić chyba. W Premier League to kurde, myślę, że spokojnie z takimi ślizgami powalczyli. Toney, dobrze, pięknie się zostawił, teraz Boyd, lecisz na skrzydło, do Ogbina, Boyd, o nie, to miało być do Boyda, poleciało gdzieś tam daleko, dobra. Lindsay, o nie, jak Lindsay, co ja mówię, to był, dobra, pomyliłem się, jeszcze nie znam tych zawodników. Dawaj Otamendi. Kurde, ale rozpykali tutaj obronę, znaczy no... Ma sporo możliwości. W sumie nic nie zrobili, ale... trochę boiska. Krukes. Krukis. Będzie chyba podawał. Nie wiem, jak się źle. O kurde. Dobrze, hard. No i koniec pierwszej połowy. Mamy 1-0. No tam było prawie 2-0, bo tam Nasri strzelił gol, ale na spalone, więc się nie liczy niestety. Ale 1-0 spoko wynika.
Popatrzcie na to! 45 minut minęło. Nasri, który gra na środku pomocy, jest po prostu... nie ma sił kompletnie. Masakra. Chcę ja 45 minut, muszę go wymienić. Wymienię go na Barego i Bary tak samo się zmęczy. O kurde. No dobra, damy Baremu szansę, nie? Chociaż czy to ma sens? Nie, nie ma sensu. Trzeba dać Freemanowi szansę. Ciekawe jak ma na imię, mam nadzieję, że nie Morgan. Chociaż w sumie to by było dobre marketingowe, jakby Manchester City chwalił się, że ma w składzie Morgana Freemana. Kurde, a ten Boyd też jest stary. Ja miałem nadzieję, że tutaj on będzie taką ważną postacią, zaraz z tymi wszystkimi najlepszymi zawodnikami. A Boyd ma 34 lata. No nie no, fatalne podanie. Oj Boyd, ja tutaj chwalę cię, że chciałbym, żebyś był taką główną postacią. A ty takie coś robisz. Gościu, nie na Zabaletę, Zabaletę to jest zawodnik Premier League. Takie triki to ty możesz sobie, wiesz, na podwórku robić. Oj, Boyd nie ma siły już, ewidentnie, 34 latek. Chociaż... kurde, dobrze, Massey. Pierwszy raz się pochwalę i mam nadzieję, że ostatni, bo chcecie z tego klubu wywalić. Nie lubię gościa, nie lubię gościa, po prostu. Grasz tylko dlatego, bo nie ma innego lewego obrońcy w składzie, no tyle kolego. Ten tam przepchnął go w ogóle. Dawaj Massey, dawaj. To się nie przewróć, ty sieroto. Fernandinho, dobrze, nie. Naciskałem krzyżyk, żeby Fernandinho podać i jeszcze tego złapał. Nie no, na hard takie pijeczki to łapie. Strzał będą mieć więcej, ale takich czystych okazji to nie mają żadnej. Więc w sumie jakoś nam specjalnie nie zagrozili. Tam ta wrzutka pod koniec pierwszej połowy była taka w miarę, no dobra, tylko że Hart po prostu się popisał. Ale to było w miarę groźne. Kurde, czemu Tony jest tak cofnięty? Dobrze, teraz podał do Boyda. Ale w ogóle gościu wbił się na polu karnym, totalnie na krzynku, zabrał piłkę, wybił. Dobra, wrzuta. Aj. Ale jeszcze, Lindsay. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożyczony. Otamendi. Kurde. Mają teraz trochę miejsca. Ten Bele na lewej obronie. Znaczy, no niestety nic. Czym powiedziałem na lewej obronie? Nie ma. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Gościu, wrzucaj go. Piłkę na dalszy słupek. Znakomita interwencja. Niebezpieczeństwo zażegnamy. Słynie z dokładnych Boyd. Podań. Nie inaczej jest dzisiaj. Do końca meczu jeszcze 20 dobra, minut. Dobra, Kozak, dobre podanie. Boyd. Oj, nie miał komu podać. Czemu to leś nie pokazał jakoś po ludzku? Znakomicie teraz rozczytał. Dobrze, Kozacko, super. Inteligentnie. Ładne przejęcie. Teraz Toney. Toney do Freemana. Freeman! Ale wyjął Madison, kurde. Dobra, Boyd, schodzisz, bo ty ledwo co biegasz na tym boisku. Więc trzeba cię zmienić. Wstawimy Willera zamiast Dembele. Skrzydłowy w sumie są spoko, bo Dembele i ten Ogbin są w miarę szybcy. Ten Willer jakiś mega wolny też nie jest. Ma 80 overalla, zdarzają się wolniejsi. Znaczy 80 tempa. Zdarzają się wolniejsi, więc skrzydłowych mamy około 80 tempa. Kurde. Świeży Willer jest szybki. Patrzcie jak on biega, prawie go dogonił tam. Dobrze. Ty, ale żeby to nie przeszło teraz. Otamendi? Nie, no pięknie. Pełna kontrola. Szkoda, że w Premier League tak nie grasz. Chociaż w sumie może nawet nie szkoda, bo za Manchesterem nie jestem. Ja to raczej... znaczy jestem z Manchesterem, ale innym. Ja tam wolę United. Dobrze, Wheeler! Strzał. Lecisz. I na dobitkę. Kurde. Myślałem, że tam strzeli, także że Toney dobije to jakoś. Nie udało się niestety. Myślałem, że tam się uda dobić to Toneyowi. Polanko, strzał i gol. Mamy 2-0 czy spalone? Serio? Ale pech! Mamy 1-0, jeszcze 2 spalone, byłoby 3-0. Kurde, ale ładnie, ładnie rozpykane tam. Tylko Toney za wolno, mógł z pierwszej grać. No, zabrakło trochę. Ale akcja była dobra. Akcja była dobra, ładnie zagrali. Fernandinho ładnie przyjmuje.
Nie no, w tej obronie to problemów nie ma, no mamy takich kurde mistrzów, że wiecie, no, tylko ten lewy obrońca jest fatalny, ale Zabaleta, Otamendi, Fernandinho, no właśnie, Zabaleta, chwaliłem, a teraz... Kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? No wiecie, taki Zabaleta 74 Verona to jest taki poziom Championship, no tak jak jesteśmy w czwartej lidze, a Championship no to duża różnica. Tony w sumie podobnie, to jest taki poziom Championship, może to trzecia liga, nie no, Championship raczej, nie? Także jeśli chodzi o tych zawodników, to... Dobra, koniec meczu, 1-0, ale mogło być 3-0, zabrakło trochę w tych spalonych, a zwłaszcza w tym trzecim golu, to trochę żałuję, że na spalone było. O, mamy Kompanego, nie pokazałem wam jak wygląda, ale mamy Kompanego. Nie jest jakiś najbardziej podobny, ale jest taki, ma ciemną karnację, ma brodę i jest łysy, więc w sumie to można nazwać go Kompanem. Tyle. Dobra, no 1-0, dobry mecz. Po tam widziałem zawodnikiem meczu 8-6 nota, więc git. No dobra, to co? Meczek zagrany, trzeba powoli kończyć odcinek. Jeśli oczywiście się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. I żegnam się z wami, siema.